Dzień dobry, ale tylko jeśli twój ojciec nie jest okropnym tyranem. Obudź się, zegar tyka. Dalej, dalej. A jeśli nie przejdziesz misji, spodziewaj się kary. Robienie zakupów z mamą to prawdziwa przyjemność. Nigdy nie mówi nie. Jest tu tyle pysznych rzeczy. Weźmy je wszystkie. To też weźmiemy. Czy mama może odmówić swojemu ukochanemu dziecku? Ale z tatą nigdy tak nie jest. Melania, stój! Chipsy, cukierki, lizaki? To wszystko jest niezdrowe. Rosnący organizm potrzebuje tylko zdrowej żywności. I koniec. Tatuś wszystko rozgryzł. Nie możesz się z nim kłócić. Nie denerwuj się, Melania. Tylko cicho, mam plan. Miło jest mieć mamę po swojej stronie. W domu nie wolno jeść chipsów. Ale kiedy tatuś nie widzi, wszystkie ograniczenia zostają zniesione. Dlaczego niezdrowe jedzenie tak dobrze smakuje? O nie, to tata. Czy wyczuł chipsy? Jest jak pies myśliwski na tropie. Mam was! Ale wciąż jest szansa na ocalenie. Mela, pełno tu kurzu. Zetrzyj go. Fiu, tata chyba to kupił. Ale mama i córka były o krok od surowej nagany. Dyscyplina przede wszystkim. To główne motto Tomasza. Tato, to moja ocena ze sprawdzianu i praca domowa. Dobra robota, mistrzu. Zasługujesz na mały spacer. Masz 5 minut. Co za szczęście. Wolność jest blisko. Gotowa? Do startu? Start! Ani minuty do stracenia. Jest tak wiele do zrobienia. Rzuć piłkę w ring. I poznaj przyjaciół. Ale będziesz musiała zapomnieć o długich rozmowach. Czas ucieka. A tatuś cały czas będzie patrzył na zegarek. Dyscyplina! Ale czas leci tak szybko. O nie, Melania spóźniła się o 4 sekundy. Tata nie wybacza takich błędów. Ostrzegałem cię, Melu. 100 pompek. Lecisz. O nie, to niesprawiedliwe. Oto długo wyczekiwana randka. Melania odliczała do niej dni. I nie ma mowy, żeby tata mógł przegapić takie wydarzenie. Cóż, dobrze. Dlaczego ten smarkacz przesunął się bliżej? Co on kombinuje? Ręce precz! Odwołać misję! Ale zakochana para wydaje się nie rozumieć aluzji. Czas działać. Zachowajcie dystans, dzieci! Znowu ty, tato? Tej randki już nic nie uratuje. O nie, nie idź! Wszystko zniszczyłeś! Z takim tatą nie będziesz żadnych romansów. O nie, tylko nie wykład o niebezpieczeństwach randek. Tato, idę do biblioteki. Do biblioteki, mówisz? Dwukrotne sprawdzenie danych nie zaszkodzi. Nie powinieneś nikomu ufać. Nawet swojej własnej córce. Nie bez powodu tata ma w telefonie aplikację do nadzoru. Kontrola jest najważniejszą rzeczą w jego rodzicielstwie. Dobrze, a jednak Mela zboczyła ze ścieżki prawdy. Ale taty nie da się oszukać. Telefon kontrolny. Mela, gdzie jesteś? Tato, wciąż jestem w bibliotece. Czytam. Jaką jesteś mądrą dziewczynką. A teraz odwróć się. Ups, tato, nie chciałam. Tak jakoś wyszło. Idź do domu, natychmiast. I żadnego kina. Tylko biblioteka. Na dzień rodziny tata zawsze wymyśla coś interesującego. Jest taki kreatywny. Ustawcie się w szeregu, dziewczyny. Za mną. Rodzinny spacer. Co może być lepszego? To będzie wspaniały dzień. Będą się świetnie bawić. Jest tak wiele fajnych zabaw, które można wymyślić, prawda? A wisienką na torcie będzie ogromna wata cukrowa. Ale rzeczywistość jest okrutna. Dla tatusia wyczerpujący trening to świetna zabawa. Dalej, mistrzynie! W zdrowym ciele zdrowy duch! Nie ociągać się! O, tato! Nie da się przy nim zrelaksować. Może przynajmniej ta randka nie skończy się totalną katastrofą. Melania, jesteś taka piękna. Zdejmijmy te okulary. I nałóżmy trochę szminki. To jest to.
nie zapomnij rozpuścić włosów. To wszystko. Jesteś gotowa na wymarzoną randkę. Spójrz na siebie. Wyglądasz nienagannie. Dlaczego tata wrócił z pracy tak wcześnie? To kiepski moment. Och, coś się wydarzy. Melania, moja córka nie będzie tak się ubierać. Niestety, plan mamy się nie powiódł. Natychmiast umyj twarz. Spójrz na nią, Zosia. Ach, ty też robisz te bzdury. To hańba. Zmyj tę szminkę natychmiast. Dzisiaj wszyscy dostaną wykład od taty. Tak jest lepiej, Melanio. Teraz wyglądasz przyzwoicie. Ale te paznokcie to jakiś koszmar. Wyprostuj plecy, Zosia. Jak można tak siedzieć? Głowa rodziny wydaje się być w dobrym nastroju. Zaryzykuję. Odblokuj mój telefon, kochanie. W porządku. Smartfon Zosi można odblokować tylko twarzą taty. Takie są zasady. Proszę, ale nie na długo. Dlaczego by tak nie oszukać systemu? Melania ma sprytny plan. Tato, a może zrobimy sobie selfie? Uśmiechnij się. Ale tata nie lubi się uśmiechać. To dla mięczaków. Zosia, czas minął. Bycie mężem i ojcem jest bardzo wyczerpujące. Dobranoc, tatusiu. Mamo, to chyba twoje. Proszę bardzo. Czekaj, Mela. Ale jak odblokujemy telefon? Teraz to nie problem. Mamy zdjęcie taty. Sekunda i gotowe. Dobry pomysł, Melanio. Mam nadzieję, że go nie obudzimy. Niektórzy mają szczęście. Mogą chodzić na wszelkiego rodzaju imprezy. Mela, chodź! Jest świetna zabawa. Czekamy na ciebie. Impreza jest taka kusząca. Ale z takim ojcem możesz tylko pomarzyć o dobrej zabawie. A dziś wieczorem w programie jedyną rzeczą jest praca domowa. Żadnych imprez, dopóki wszystkiego nie zapamiętasz. I zabieram ci telefon. Dlaczego życie jest tak niesprawiedliwe? Ale nie możesz się poddać. Jeśli się pouczysz, wszystko się ułoży. Do pracy! Nie zasypiaj, Melanio. Stawka jest wysoka. To impreza. Tak, udało się. Tato, skończyłam odrabiać lekcje. W porządku, Melanio. Możesz iść. Chwila, co się stało z imprezą? Niestety klub jest już zamknięty. Wróć następnym razem, dzieciaku. Ale z takim tatą, kto wie, czy będzie następny raz. Melania, spójrz na bałagan, który zrobiłaś w swoim pokoju. Posprzątaj to. I to już. Jak sobie życzysz, tatusiu? Posprzątam. To nic wielkiego. Połóżmy wszystko na swoim miejscu. I starannie złóżmy ubrania. Melania to geniusz sprzątania. Tato, wszystko gotowe. Ale Mela czeka na najstraszniejszą część. Test czystości. Tatusiu, tylko nie pod kanapą. Test zakończył się niepowodzeniem. Możesz zacząć od nowa, Melania. I ma tu błyszczeć. Z tatusiem nie ma żartów. Zacznijmy operację sterylność. Czasami musisz robić sobie przerwy w nauce. Co powiesz na małą przerwę? Taty nie ma w pobliżu, dlatego możemy chwilę się pobawić. Ale taty nie oszukasz. Żadnego telefonu, Melanio. Odrób lekcję. Już. Skąd on w ogóle wiedział? Czy naprawdę widzi przez ściany? Nie ma tu żadnej magii, tylko technika. Kamera widzi wszystko, Melu. To już przesada, tato. Obserwujesz mnie? Mam tego wszystkiego dość. Wychodzę. Melania jest zdeterminowana. Nigdy nie wróci do domu. Ale na zewnątrz jest tak zimno. I to nie tylko zimno zagraża Melanii. Dawaj telefon, jak chcesz żyć, złotko. Tato! Tomasz już tu jest. Jak prawdziwy superbohater. Oddawaj telefon. Wokół jest tylu łajdaków. Chodźmy do domu, kochanie. Dobrze mieć Melanię znowu w domu. Powinienem traktować ją łagodniej. Tomasz, jesteś. A, są tacy uroczy. Zostawię ich samych. Więc tak. Na czym to ja stanąłem? Słodkich snów, Melanio. Czy chcielibyście dowiedzieć się, dlaczego przyrodnia siostra Melanii jej nienawidzi? Jak to się stało? Klikajcie link na końcu filmiku. Dajcie nam lajka, subskrybujcie Trum Trum Wow i klikajcie dzwonek, aby jako pierwsi zobaczyć śmieszne filmiki o życiu nastolatków od Trum Trum Wow.